Na program zaprasza grupa CCC. Kibicu i Zonę Trano. Rozpoczynamy ze mną Jakub Radomski. Dzień dobry. Czy cześć. Witam. Y wiem, że wakacje się dla niektórych skończyły, ale ty jeszcze masz taką wielką możliwość zabrania nas do Hiszpanii na moment. Tak, mam, bo Vuelta się skończyła w niedzielę. To jest jeden z trzech największych y turów y kolarskich i trzeba przyznać, że był to wyścig, który był bardzo interesujący w tym roku, gdzie dobrze zaprezentował się Rafał Majka, który zajął szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej. On co prawda przewidywał y przed startem tego. Wyścigu, że stać go na miejsce w piątce. Ostatecznie był szósty, ale trzeba to uznać za dobry wynik. No i przede wszystkim startowała tam grupa CCC i kilka jej wyników jest bardzo dobrych i wartych odnotowania, a szczególnie ten wczorajszy. Wczoraj był ostatni etap i Szymon Sajnok w tym etapie był trzeci, co jest olbrzymim sukcesem, bo mówimy tu o zawodniku, który jest bardzo młody. I który pokazał się jako człowiek, który jest, który jest w stanie świetnie finiszować, który ma bardzo duże umiejętności sprinterskie. Mm -hmm. I tak naprawdę mało kto oczekiwał, że on będzie w ścisłych czołówkach na niektórych etapach, a tutaj był raz trzeci na ostatnim etapie wczoraj właśnie. I trzeba jeszcze Piękna tu dodać, pozycja. że tak i trzeba jeszcze tu dodać, że trzy razy wcześniej był w dziesiątce już na etapach, a mowa o zawodniku, który był drugim najmłodszym w całym wyścigu. Z Hiszpanii możemy pięknie przenieść się do Rumunii, bo tam również. Kolejne sukcesy. Tak, tam odbył się dość istotny też wyścig, i Piotr Brożyna, który jest synem Tomasza, znanego kolarza z przeszłości, ukończył ten wyścig na szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej. Ale prze, przede wszystkim Stanisław Aniołkowski się świetnie zaprezentował, bo wygrał wczorajszy etap, mhm. i to nie był jego pierwszy triumf w Rumunii. On w sumie już wygrał tam trzy etapy. No, i też należy to uznać za taki wynik, który pokazuje, że w grupie CCC jest wielu utalentowanych zawodników i tak. ich rozwój jakby e, idzie w bardzo dobrą stronę. Z Europy przenieśmy się trochę na inny kontynent, e, zabierz nas do Kanady w takim razie. Dobrze. E, w Kanadzie to, co najważniejsze, wydarzyło się wczoraj. E, tu chodzi o Grega Von Avermeta. To jest, przypomnę, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro w wyścigu ze startu wspólnego Belk. Znakomity kolarz, e, taki wszechstronny, który i świetnie finiszuje, i potrafi sobie też poradzić na takim e, wyścigu. Wyścigu, gdzie są też pagórki, gdzie trzeba się troszkę powspinać. On wystartował na początek w Quebecu, gdzie był wyścig, który jest znakomicie obsadzony, gdzie przejeżdża się ponad 200 km, gdzie na każdej rundzie jest podjazd. I tam był trzeci. To już był znakomity rezultat, bo walczył z najlepszymi. Wygrał to Michael Matthews, a drugi był Peter Sagan. Mówimy tu o dwóch znakomitych zawodnikach, mm -hmm. bo Sagan to trzykrotny mistrz świata. Później odbył się wyścig w Montrealu, Grand Prix de Montreal, i tam w Format był już najlepszy, co jest wielkim e, sukcesem. To jest jego druga wygrana w tym sezonie i zarazem szósta e, wygrana dla grupy CCC. Ja bym chciała, żebyśmy wspólnie zerknęli na licznik, Jasne. bo ta akcja to również mm, pomoc. Proszę bardzo, CCC Team for UNICEF ponad wow. 300 tysięcy kilometrów. Tu warto wspomnieć, że każdy kilometr to jest jeden dolar, czyli ponad tak. 300 tysięcy. Dolarów. I warto też powiedzieć, że te dolary przekazane będą dla potrzebujących dzieci. To jest taka akcja, myślę, która jest bardzo potrzebna i bardzo godna uwagi i pochwały. I sam Szymon Stein, o którym już mówiłem, który przejechał tą WLT w całości. Te wszystkie etapy. On przejechał 3000 kilometrów, więc ten młody kolarz ma bardzo duży też wpływ na. To wszystko. Ale my tak co, wiesz, bardzo po męsku mówimy. traktujemy dzisiaj ten sport. Na koniec muszę cię poprosić o bardzo damski akcent. Tak, mówiłem już o tym, że w grupie CCC jest wielu znakomitych i znanych zawodników i trzeba też tu wspomnieć o Marianne Vos. To jest e, holenderska kolarka, która jest i znakomita na szosie, i znakomita w przełajach i na torze. E, ona startowała w wyścigu Tour de l'Ardèche. E, startuje, bo wyścig wciąż trwa i no, to, co ona tam robi, to jest jakiś knockout, tak? bo wygrała. Wczoraj e, trzeci etap, e, i to był trzeci etap, który wygrała w całym e, wyścigu, bo na każdym odcinku była najszybsza. E, drugi etap, który był bardzo ciężki, też wygrała e, w pięknym stylu. Mm -hmm. Jak spojrzy się na klasyfikację generalną, to Marianne Wos po pierwsze prowadzi, tak. a po drugie ma prawie dwie minuty przewagi nad drugą za kobiety, zawodniczką, co jest wielkim wyczynem. Kobiety naprawdę. Je, kobiety inaczej jeżdżą? To jest troszkę inne ściganie, ale ja muszę Ci szczerze powiedzieć, że ja bardzo się zainteresowałem tym kolarstwem kobiet. Pamiętam, że oglądałem ten wyścig ze startu wspólnego w trakcie igrzysk w Rio i nie spodziewałem się, że to są aż takie emocje, że to się aż tak dobrze ogląda. Myślę, że jeżeli chodzi o dramaturgię, że jeżeli chodzi o scenariusz, on nie ustępował w niczym wyścigowi elity mężczyzn, gdzie przypomnę, że Rafał Majka zdobył brązowy medal. Wtedy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Kibicuj z One Rano za nami. Na program zaprosiła grupa CCC. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie. One ale dobra wiadomość jest taka, że nie kończymy naszego spotkania. One rano wiem, już za moment.